Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i tutaj, tak jak mówię, na tę Patronite może też właśnie sobie spełniam życzenie widza, tak gratisowo. W ogóle lubię spełniać życzenia widzów, bo lubię to robić, bo jestem trenerem z powołania. Nie trzeba mnie motywować wpłatą 50 zł na zrzutkę czy na Patronite. Ja po prostu tak z serca to robię. No. I tu widzimy znowu partię Bobocow, Milko Bobocow, Tal, Michał Tal, syn Nehemiasza. Tu widzimy taką partyjkę, grali w 1968 roku w Aikanusze w Niderlandach, Niderlandy. To nie Inflanty, to gdzieś tam. A, to koło z Heveninchen, gdzieś tam. Koło z Heveninchen. Bobocow białe. Tal czarne, może to w ogóle ta sama partia, zobaczymy. Nie no, 10 lat później grano. Byli dojrzalsi, to już nie byli studentami. C4. Koniec C3, goniec G7, E4, D6 i znowu F3. Jak mówiłem, F3 jest to posunięcie z misza. Piszemy S, A umlaut, A z kropeczkami. A z kropeczkami nie zawsze się te kropeczki pisało, więc S na początku w niemieckim czytamy jak Z. Wariant z mysza, mysz. SCH po niemiecku czytamy jak szy. Tu przypominam, bo jestem, informuję. Widziałem takich, co mówią Nimzowicz, czy jakieś inne takie herezje wychodzą, więc, albo mówią Maroczy. Widziałem i takiego jakiegoś kudłacza, co mówi Maroczy z taką ładną brudką, nie wiem tam, jakieś takie. Proszę do mnie nie pisać i nie pytać mnie, jak to. Ja po prostu takie pytania proszę mi zadawać w czasie transmisji na żywo. No w każdym razie Tal zagrał C6. O, to tak skromnie. Czuł, że tamten jest przygotowany. Goniec E3, A6, ale czuł, że tamten będzie robił długą roszadę. Goniec D3 sam zrobił krótką. Nie czekał. Co ciekawe, można powiedzieć, że Robert Jakub Fischer grał z Jefimem Pietrowiczem Gellerem w Hawanie, w Memoriale Kapablanki, co to przez telefon grał. Tak? Ja nakręciłem tam taki film, trochę o tym, jak on to grał przez ten telefon. I Jefim Pietrowicz Geller wygrał, no syn Piotra. Syn Piotra to takie adczestwo obowiązuje. Skoczek G2. To jest typowa konstelacja w systemie Zemisza. Gońca stawiamy na T3, skoczka na E2 i hetman D2, długa roszada i jak w smoku atak jugosłowiański H4, H5 i matujemy. Dlatego czarne muszą szybką kontrgrę łapać, zanim dostaną mata. CD5, AB5 i otworzyła się linia A. Otwarcie linii A powoduje, że białe mogą mieć niechęć do zrobienia długiej roszady, bo jak wiemy, jak Michał, syn Nehemiasza, miał otwartą linię tomatową. B4, bardzo odpowiedzialne posunięcie. Bardzo odpowiedzialne pozostaje chroniczna słabość na A2 i długie roszady się nie zrobi. Skoczek idzie, skoczek BD7, skoczek BD7 i A4. Proszę Państwa, no co ja będę mówił? Ja tyle razy powtarzam, żeby nie robić ruchów z gry środkowej. A Bobocow mnie nie słucha. No przecież teraz zostanie słaby pion na B4. Co prawda tutaj cały czas zwracam uwagę, że goniec huka tu, tu i tu. No taki dziarski goniec. Bijemy. wieża A4. A ta wieża stoi kiepsko na A4, więc nie będziemy jej mieć, żeby skoczek stanął dobrze. Wieża B8. Wieża B8. No, Bobocowa to tłumacz, tak jak mówię, no miał tą ciężką chorobę, jakaś taka choroba atakuje szachistów. Podobną chorobę miał genialny brazylijski szachista Henryk Mecking, zwycięzca dwóch turniejów międzystrefowych, dwukrotnie był pretendentem, ale trafił na Korcznoja tam. Z Korcznojem to ciężko się gra. Szczególnie w latach 70. roszada i skoczek B6. Skoczek łapie punkty, wygania wieża. Wieża gdzie ma odejść? No gdzie ma ta wieża odejść? Poszła na A1, no ale na A1. To cały czas ten cwaniaczek ją widzi w lunecie. W lunecie on ją widzi. F4, ojej. Proszę Państwa, no gra arcymistrz, no ktoś powie, że ja się wyśmiewam z arcymistrza. Nie. Arcymistrz też ma słabsze chwile. No ile tych pionków stoi na czwartej linii? To przecież takie pionki ciężko bronić. F5. Hop. I piony zostały rozbite. Po E5 nastąpiłoby koniec C7 z blokadą na białych polach. Skoczek G3. To przypomina taką strukturę z obrony Grünfelda, ale jeszcze w lepszej redakcji dla czarnych. F. No i co, nie mam racji, że te piony są słabe. Szaszek, no chociaż połączył wieżę. Król do narożnika. Goniec E4. Co Tal zrobi z tym? Mógł grać D5, bardzo dobry ruch. Skoczek D6, gdzie skoczek stoi wyśmienicie. Strzela tu, tu, tu i tu. Ile można takiego skoczka wymagać? Nie może się. Skoczek F6. Znowu łapiemy białe pola i wziął piona. Jak Tal daje piona, to warto się zastanowić. A teraz nagle używa czarnopolowy goniec. Gdzie ta sierota ma odejść? Ona broni piona D4. Gdzie ma odejść? Skoczek CE2. To jeszcze raz. Skoczek C4. Proszę. Znowu Tal postawił figurę podbicia. Tylko, że po biciu hetman przestanie bronić tego i tu koniec znowu ten wściekły koniec Tala napadnie tu i tu. Z konisiem tak jest. Goniec C1. O. Rozdzielone wieże, proszę. To jest fantastyczne, jak białe figury tracą koordynację. Mają piona więcej, ale goniec wisi, wieża wisi, goniec pasywny, koń beznadziejny, nie koń niespecjalny, wieża taka sobie, hetman niebroniony, a i król taki, no. Skoczek A5, proszę. A ten koniś napadł se tu i tu. Nie można go zbić. No tu. I z Jakowską Tal sobie poradzi. Jeszcze tu goniec A6 takie. I coś pięknego. Hetman odszedł na C3. Zbił gońca. A to bardzo ważny goniec. Bo tu wszystkie białe pola są słabe. Przyściuteńkie. Przyściuteńkie. I to też. A co? Hetman C6. Goniec D7. Tu, tu, ale tu też. I tam. I Benioski w powietrzu wisi. Goniec D2. Wieża BC8, proszę. Tu nie ma nic do roboty, bo pion F4 tak jest słaby. I co teraz? A. Odszedł wieżą z B. Tam mu jednak się przyda. Widocznie nie będzie grał. Hetman B2 na tego piona. E5 teraz. Z olbrzymią przewagą. No jest B5. Goniec chce wjechać na te białe pola też. Tutaj ma dwóch delikwentów. H3. Osłabienie. Jak się mówi osłabienie, ale tu koń łapie białe pola. Wieża AC1. H5. Teraz chcemy tego konisia zgonić, tego zgonić, a potem tego chapnąć. Wieża bije C8. No oddał linię. H4. No groziło H5. Koniś proszę. E4. Zaofiarował konisia. Oczywiście to taka prosta ofiarka. Taka prościuteńka. I teraz trzeszczy. Tu trzeszczy i tu trzeszczy. Więc tego konisia nie można brać. Ale tu to się nazywa Krzyż Maltański. Nie wiem dlaczego to podwójne związanie nazywane jest Krzyżem Maltańskim. Tak jest nazywane. Była taka koncepcja. Wieża C1. Cieszę się, że mogę pokazać Krzyż Maltański w ucho. W ucho. I szach. I tu para gońców ma decydujące znaczenie. Tu białe pola są słabe. Goniec, trup. Skoczek nie ma dobrego pola. Po wymianie hetmanów jest koniec. Goniec D4, król H2. Wszystko pięknie, tylko że teraz biały monarcha wyłączony jest z gry. Ktoś powie, że to nie w stylu Tala. Jak nie w stylu Tala? A to goniec staje technicznie względem konia. Odbiera mu 4 pulka. Gdzie ten konik ma zagrać? Król nie ma ruchu, koniś nie ma ruchu, goniec nie ma ruchu, bo jest w ognisku, musi bronić 2 pionów. Co tu było teraz? Skoczek H1, no to z H1 tam daleko nie pójdzie. Idziemy królem. A, króla puści. Goniec E2, ale król też daleko nie idzie. Na F3 już nie pójdzie. Król F7. Król E6. I tu Talowi drgnęła ręka. Obiektywnie najlepiej było zagrać tu. I po królu F3 D5. Z pełną dominacją. Goniec A6 nie wypuszcza, ale można było grać B5 i nieco poprawić, chociaż to też jest beznadziejne. Król F3, król F5, proszę bardzo. Już grozi szachnięcie. Król G3, goniec B7. I gdzie ten król ma gra? Koniś nie ma ruchu. Plącze się. I tu pójdzie pion. A co jak pójdzie pion D, to co? I goniec technicznie. Jeszcze raz pokazuję, co to technicznie. Skoczek nie może na niego napaść, a goniec odbiera 4 pola skoczkowi. B5. A to wymuszone osłabienie. Goniec B7, skoczek A4 i tu goniec G1. Nagle czarny król się znajduje w siatce matowej. Skoczek nie ma ruchu. Poza tym, że C3 i D5. I pion idzie. Tu pion dojdzie do D4, goniec E3 skoczek E2. No, ma najlepiej było teraz tak. I po skoczek C3. Nie powtarzać pozycji. Dlatego Tal odszedł końcem na C5. D4. Proszę bardzo. Koniec D6. Skoczek na B6 może wyjść, ale dalej nie poskacze. A tu uwiązane figury. I król wjeżdża, chce zabrać gońcem, ni mniej, ni więcej. Gońca nie dajemy. Piona nie można brać, D3, bo tu nastąpi za chwilę goniec F4. Goniec B6. Cugcwang, cugcwang, cugcwang. Trzaszek. Król tutaj na C4 chce się, ale najpierw przerzucamy gońca. Goniec F5, teraz piona G6 już nie damy, a król pójdzie po piona. Król F3, szaszek. To dla zyskania czasu. I goniec G1. Cugcwang. Biały się pruje. I przewaga pary gońców ma taki wymiar, że w stosownym momencie można jednego z nich oddać. I to jest ten moment. Tu trzeba zobaczyć, jak pion dojdzie, to da szacha. Trzeba wziąć w swoich obliczeniach. Goniec C3. Nie pomagało. Nastąpiło król G5. No chęć jest zbić piona i pofrunąć tym. Jednakowoż goniec E3 było przewidziane. Tu nieszczęście polega na atakę. Tego w komentarzach nikt nie widział, ale pokażę. To jest taki czarne pierwsze dają szach. Bardzo ładny szach, prawda? To król G5, goniec E3, goniec A5 i E5 skończyło walkę tu na związaniu. Się poddał. Dlaczego się poddał? Dlaczego on się poddał? Bo dochodzi do hetmana, wyraźnie dochodzi do hetmana. Jakaż różne te partie są, bo to tam omawiałem poprzednią tę partię, bo to z tym Bobocowem debiut ten sam. Tu Bobocow już nie wziął hetmana, ale zrobił błędy, zrobił sobie słabości. I Michał Tal wygrał w stylu Pietrosjana, Karpowa, Kapablanki. Proszę. A kombinacja mała. I gra na punkty. Słabości na czwartej linii. Wszystkie piony na czwartej linii słabe. Odbił, wymienił hetmany. I wytańczył parę gońców. Tal wygrał na parę gońców. Proszę, pełna dominacja, krok po kroku wzmacnia pozycji. Tu widać, że ten czarnopolowy goniec biały w ogóle nie robił posunięcia, dopiero na koniec tam zrobił jeden ruch. Kiedy on ten ruch zrobił? Teraz zrobił. Zrobił ruch i za chwilę się poddał. Fantastyczna partia i cieszę się, że spełniłem życzenia, ale ponieważ nie wiedziałem, o którą partię no tego tam Bułgara chodziło, to dałem obydwie, proszę bardzo konkretyzować. Obie partie są fantastyczne, choć każda w swoim rodzaju. Dziękuję.